proszę Państwa, jak siedzi obok mnie piękna fotografka i opowiada mi takie rzeczy, jak przed chwilą usłyszałem, to zaczerwieniłem się i nie wiem, jak zacząć wywiad, po prostu. Monika Szałek. Mój kochany, witaj. Dzień dobry. Fantastyczna wystawa. Jezu, dziękuję. Mógłbym tam siedzieć, tak sobie patrzeć i podziwiać i na każdym tym zdjęciu coś nowego. Mogę Ci godzinami opowiadać o moich bohaterach. To są naprawdę nieziemskie osoby. To są po prostu osobowości, których nie znamy z mediów, dlatego że znamy tylko te osoby, za którymi stoją agencje marketingowe i PR-owe, a to są osoby, które mają naprawdę coś do powiedzenia światu. Mega kolorowo ich pokazałaś i to tak fajnie kolorowo, tak nieprzesadzenie i tak bogato. No i popatrz na mnie, jestem kolorową osobą. Ja generalnie jestem kolorową osobą i uwielbiam być kolorowym ptakiem, bo przez ostatnie, myślę, że takie 3-4 lata nasz kraj trochę się pogrążył w szarości i w zgniliźnie. I strasznie walczę z tym, żeby nie było tej szarości, tej zmurszałości, tego znudzenia, tej fali hejtu, tej nienawiści, która jest nakręcana pomiędzy partiami politycznymi, bo rząd, bo coś tam, bo ktoś, bo anonimowość w sieci pozwala nam naprawdę na bardzo dużo. Nie chcę tego robić. I chciałam tym cyklem fotografii właśnie wydobyć kolor na światło dzienne i pokazać, że jesteśmy naprawdę cudownym, bardziej kolorowym niż południowe narody narodem i potrafimy. I ja jestem ambasadorką tego, że potrafimy kolorowo i potrafimy dobrze. I dlatego chcę stawiać na dobro. Jakiś czas temu, jak tak opowiadasz, to nie będę mówił, ale już kilka razy powiedziałem, że jestem dinozaurem, więc na pewno to było dawno temu. Ja też jestem dinozaurem. W żeńskim, liceum, ale nie mam. W liceum mój pan od muzyki mawiał, że w Polsce, jak ktoś idzie po ulicy i się uśmiecha, to inni patrzą na niego jak albo wariat, albo pijany. Ale ja tak robię. Ja chodzę po ulicy i się uśmiecham do ludzi, naprawdę. Przyrzekam. Nawet wczoraj tutaj szłam pod halą i szła taka bardzo młoda, piękna dziewczyna, się uśmiechnęłam i ona się uśmiechnęła i stanęła, nawet zaraźliwe. Się obróciła, bo to zaraża. No bo kurczę, pozytywnie. Siejmy ten uśmiech, bawmy się. Ja mam, Boże, nie za ładny uśmiech, bo mam ząbki niestety z PRL-u jeszcze, ale słuchajcie, ale naprawdę uśmiech, ale przede wszystkim w oczach i taka pozytywna wibracja i to, jak patrzymy na ludzi. Ja tak patrzę też przez moją fotografię, zawsze patrzę mega pozytywnie. To, o czym właśnie przed chwilą powiedziałaś, w oczach, kiedy się patrzy na te zdjęcia, tak. Ci ludzie są uśmiechnięci w oczach. Bo ja nie umiem zrobić takiego zdjęcia. Ale ja znam historię od wielu fotografów, którzy mówią, po prostu mógłbym tam, nie wiem, mogłabym się rozebrać, stanąć na głowie, klaskać uszami, a po prostu nic. Nie da się, albo te oczy są smutne, albo puste, a tobie się udało tych ludzi. No bo to nie jest kwestia tego, co im powiesz, że mają zrobić, tylko to jest kwestia interakcji między nami. Ja naprawdę totalnie kocham ludzi. Ja mam bzika na tym punkcie. Oszalałam jakiś czas temu i dlatego zajęłam się fotografią, żeby wydobywać z ludzi to, co najpiękniejsze. I dlatego bardzo szybko skracam granice, nawet z bardzo znanymi osobami, bardzo wybitnymi, bardzo wyniosłymi gdzieś tam na sztandary. Bardzo szybciutko skracam te granice i przełamuję lody po to, żeby ta osoba pokazała mi taką swoją prawdziwą energię, ale tą pozytywną wibrację, bo ja bardzo lubię grać na tych nutkach dobrych wibracji. Proszę Państwa, i wydać by się mogło, że nie rozmawiamy o fotografii, ale to jest właśnie rozmowa o fotografii, bo to są emocje. No, jak inaczej? Najważniejsze. To nie jest kwestia tego, ja Cię zaraz zapytam o aparat, o obiektyw, bo to musi wszystko być. Wszystko Ci powiem. Ale najważniejsze to są te emocje. To, co my czujemy w czasie sesji jako modele, to, co my czujemy w czasie sesji jako fotografowie i to, co później czują nasi odbiorcy, właśnie kiedy przychodzą, się uśmiechają. Adam Nurkiewicz, to jest kolejny kolorowy ptak i przechodzę kochany, przy tym zdjęciu. To jest moja miłość ukryta, poza Łukaszkiem. Ale naprawdę tak, dokładnie tak to działa, bo fotografia to nie jest tylko robienie zdjęcia i to nie jest tylko techniczny aspekt. Oczywiście bardzo fajnie, że nas wspierają takie firmy jak mój ukochany Nikon od ponad 20 lat i naprawdę bardzo mi ułatwiają robotę i to jest super. Natomiast w mojej fotografii najważniejsza jest ten ułamek sekundy, kiedy ktoś mi naprawdę otwiera serce i otwiera mi duszę swoją i tego jakby nie jesteśmy w stanie na żywo nawet rozpoznać. To tylko na zdjęciu się da, bo to jest jedna 250 sekundy. Trudne. Która zadziała, natomiast to
No właśnie w fotografii to nie chodzi o to, żeby zrobić zdjęcie. Chodzi o to, żeby opowiedzieć historię o człowieku, która wychodzi z jego trzewi, z jego wnętrza. Ja to po prostu uwielbiam i to jest mój ukochany nurt fotografii. I jeszcze pokazać to na jednym zdjęciu, to jest, no, naprawdę, to jest naprawdę sztuka. No. Przed chwilą, troszkę dłuższą, ale niedawno skończyłaś swój wykład. O czym mówiłaś? Jezu, popłakałam się. Naprawdę, dwa razy się popłakałam. Dlatego, że ja nie robię wykładów o tym, jak tam technicznie używać aparatów, albo co robić, jak nie robić, jak nie robić. Opowiadam o tym, jaką motywację miałam, żeby robić dany cykl fotograficzny. I naprawdę mam dziewczyny po raku piersi, mam lekarzy, którzy zapierniczali przy covidowych pacjentach na początku pandemii, kiedy w ogóle nie wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Dzisiaj mam cykl z artystami i to wszystko mnie tak wzrusza, że naprawdę dwa razy się popłakałam na tym wykładzie. Ale na szczęście ludzie na widowni też płakali, więc to jest dla mnie najlepsza ocena mojej pracy. Gdzie można znaleźć te zdjęcia? No tutaj jest piękna wystawa, no ale tu trzeba przyjechać na targi, do czego za każdym razem, kiedy to jestem, namawiam. Naprawdę warto, ale jeśli chcemy ta znaleźć... Ta wystawa będzie przeniesiona, mam nadzieję, do Warszawy. Znaczy, na pewno będzie przeniesiona, tylko jeszcze nie wiemy dokąd i jakim czasie. Ale na pewno możecie, na przykład, jeżeli chodzi o tę wystawę, to wystarczy, że wejdziecie na stronę www.postawnadobro.pl i zobaczycie istotę tego całego cyklu fotograficznego, bo nie mam czasu, żeby o nim opowiadać teraz, bo bym gadała dwie godziny, bo jestem zbzikowana na tym punkcie. Ale też możecie na Instagrama mojego Monika Szałek Official, MS, możecie na mojego Facebooka wchodzić, na moją stronę www.monikaszałek.com. Są te zdjęcia, ale ja też się pojawiam i w magazynach, na okładkach, w przestrzeni publicznej, więc jak wrzucicie sobie na przykład w Google Monika Szałek i wylistujecie sobie zdjęcia, to pierwszych chyba kilka tysięcy zdjęć to są moje zdjęcia, oprócz innych kobiet, które mają tak samo jak ja na imię i nazwisko i się pojawiają w międzyczasie. Ale tak, też bym chciała je sfotografować. Może kiedyś zrobię taki cykl. Projekt. Super. Monika Szałek przed obiektywem Moniki Szałek. Na przykład. To jest dobry pomysł. Biorę 10% za pomysł. Dobra, płacę. Płacę ci każde pieniądze. Dobra. Uwielbiam A jeśli chodzi o sprzęt, no bo to jest jakaś ważna część naszego życia. To jest bardzo ważna część naszego życia, tym bardziej, że ja... Jak każdy, kto się zajmuje fotografią i myśli o portrecie, to myśli o obiektywach, które są dedykowane do portretu, czyli ogniskowa 50, 85, 105 i tak dalej. Natomiast ja oczywiście używam tych ogniskowych i bardzo je kocham i bardzo je lubię. Najbardziej teraz akurat najnowszą 85 oświetlę 1-2 bardzo lubię. Ale ja na przykład kocham pokazywać też ludzi w portrecie szerokim kątem, czyli 14-24 i głównie na ogniskowej 14. To jest eksperyment. Konserwatystów powiedziało, a kysz, szatanie. W ogóle nie. Ale słuchajcie, znaczy jakby moim największym marzeniem fotograficznym jest zrobienie portretu człowieka, który jest na takiej bardzo wielkiej przestrzeni, jest takim maciupeńkim jakby mikrobem we wszechświecie i dla mnie to też jest portret człowieka. Kocham fotografować szerokim kadrem. Natomiast 85 w każdym wydaniu Nikonowym jest totalnie, absolutnie nieziemskim obiektywem, więc zapraszam. Teraz fotografowałam Z9 nową, bo testowałam ją. Na co dzień pracuję z 850. Natomiast pierwszy mój aparat to było D70, ponad 20 lat temu. Który w ogóle żył, a potem pierwszym profesjonalnym, jak już miałam firmę, to było D700, którym zrobiłam 495 tysięcy zdjęć i on nadal działa, i on nadal pracuje i teraz mój ukochany syn uczy się na tym aparacie robić zdjęcia. No proszę, ale widzicie, proszę Państwa, nie trzeba od razu się przesiąść czy zacząć od aparatu za x tysięcy złotych i nie wiadomo, czy tam będzie jedna, czy dwie cyfry i mieć nie wiadomo jak tego. Tak, zaczynajmy od małych rzeczy, uczmy się, wykorzystujmy, co mamy najlepszego w danym aparacie i przechodźmy dalej, kiedy już go poznamy dobrze, kiedy wyciśniemy z niego, jak mawiał jeden z naszych polityków, całą ten sok z tej Brukselki. On wie, co mówi. On naprawdę wie, co mówi. Tak. Czasami się tak mówi, że ale ten aparat robi ładne zdjęcia. Zawsze mówiłam, nie, to fotograf robi zdjęcia, nie. To jest kompatybilne. Mamy sprzęt, który nam trochę pomaga i mamy mózg, który nam bardzo robi i łączymy to i to jest tak naprawdę kombo, to jest współpraca i to jest tak naprawdę istota fotografii. Plus emocje, serce i energia. I nic więcej nie trzeba, naprawdę. Po prostu róbcie zdjęcia, bo dla każdego jest miejsce na tym świecie.
Moniko, dziękuję Ci bardzo. Wiem, że Twoi fani czekają, oderwałem Cię od wystawy. Pewnie będziesz dzisiaj pół dnia tam opowiadała. Tak. Naprawdę sądzę. Polecam zobaczyć, bo od razu Wam się uśmiechnie twarz i będziecie naprawdę zadowoleni. Te fajne emocje, które mają ci ludzie. Dobro, róbmy dobro, róbmy dobrze innym ludziom. Jak mamy przestrzeń, to zróbmy chociaż jeden mały akcent i siejmy to, żeby każdy inny potem poniósł i zrobił coś dobrego dla drugiego człowieka, albo dla czworonoga, albo dla wszechświata, albo dla planety, bo to też jest przesłanie mojej wystawy, więc zapraszam i polecam. Monika Szalek była gościnią fotograficznego programu Bez Nazwy. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo Ci dziękuję. A teraz następny materiał z Alejek Targowych.